Laudetur Jezus Chrystus. Czyli zaczynamy nową wspomnianą serię. Na razie nie będę opowiadał o pierwszym, drugim i trzecim przykazaniu Bożym, ponieważ na moim kanale jest już obszerne omówienie tego poprzez rekolekcje wielkopostne, bodajże tak nazywały się te odcinki. Z czasem dopiero powrócę do takiego szczegółowego omówienia. Zaczynam od czwartego przykazania Bożego, które brzmi następująco: czci ojca swego i matkę swoją. Co jakiś czas oczywiście będę musiał do katechizmu Kościoła katolickiego zerkać, żeby nie było, że nieustannie tracę kontakt wzrokowy z wami. Najpierw takie wprowadzenie ogólne. Księga Wyjścia, 20 rozdział, 12 werset. Oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby później w domu sprawdzić. Nie ufajcie w to, co ja mówię w pełni, ponieważ ja też mogę się mylić. I o to bardzo proszę. Wy macie badać, czy ja mam rację. Macie to sami sprawdzać później. Macie weryfikować, macie mieć głód wiary, głód wiedzy, głód Jezusa Chrystusa. Czyli Księga Wyjścia mówi następująco. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To już na wstępie pokazuje bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie to, że jest to chyba jedno z niewielu przykazań, w których nie ma czegoś takiego, co brzmi nie, 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 nie. Jest to zachęta. To znaczy, że jeżeli będziesz próbował czcić swojego ojca i swoją matkę, Pan Bóg obiecuje ci coś w zamian, czyli długie życie. Więc jeżeli człowiek faktycznie dojrzeje do tego, że chciałby wysłuchać Pana Boga w tej kwestii, Pan Bóg da mu coś pięknego. Jezus Chrystus, to jest napisane między innymi w Ewangelii Świętego Łukasza w 2 rozdziale 51 wersecie, był posłuszny swoim rodzicom. A skoro wcześniej powiedziałem, że mamy uczyć się od osoby Jezusa Chrystusa, to także tego powinniśmy się uczyć. On był posłuszny swoim rodzicom. Maryja wszystkie te sprawy nosiła w swoim sercu. W jakiś sposób oczywiście Jezus ją wychowywał i mamy kilka takich fragmentów, w których Maryja nie rozumiała tego, co się dzieje, aczkolwiek Jezus był im poddany, był im posłuszny. Mamy także list do Efezjan, 6 werset, wersety 1-3. 6 rozdział, wersety 1-3. Pan Jezus sam przypomniał ważność tego przekazania Bożego. Apostoł uczy dzieci: bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca twego i matkę twoją. Jest to pierwsze przekazanie z obietnicą, aby było ci dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. I teraz dlaczego dla mnie akurat to przekazanie jest wyjątkowo ważne? Jako ksiądz, wcześniej jako kleryk, zdarza mi się, że pojadę do szpitala, albo pojadę do hospicjum, albo na przykład do domu opieki społecznej, albo na przykład z komunią świętą do chorych, którymi już nikt się nie opiekuje, pomimo tego, że mają dzieci. I zauważam, że nieodpowiednie wychowanie ze strony rodziców powoduje, że później dzieci nie chcą mieć kontaktu ze swoimi rodzicami. Dla tych dzieci jest to wygodne, kiedy można oddać na przykład rodzica do domu starości. I tak często powtarzają się te sytuacje, że mnie zasmuca fakt, kiedy słyszę, jak na przykład taki już starszy rodzic mówi na przykład coś takiego: proszę księdza, te moje dzieci no nie mają czasu, bo one tak ciężko pracują, teraz tak ciężko utrzymać się. Zupełnie nie o to chodzi. Mało tego, kiedy rozmawia się czasami z osobami, które prowadzą na przykład zakład pogrzebowy, pojawiają się takie informacje, też bardzo smutne, że ci ludzie dosyć często mają problemy z tym, że ktoś na przykład nie chce odebrać ciała. Czyli rodzic umrze, to najczęściej dotyczy rodziców, i dziecko nie chce odebrać ciała rodzica, kiedy jeszcze zostanie spopielone, jest w urnie, są coraz większe z tym problemy. Mamy cmentarze komunalne, później prawnie trzeba załatwiać takie rzeczy. W Czechach to już jest norma. To znaczy, że skoro skończyło się życie rodzica, to co mnie już dalej to obchodzi? Może ewentualnie jego majątek by mnie interesował, ale cała reszta nie ma znaczenia. Dlatego Bóg musi co jakiś czas przypominać o tym, że należy czcić rodziców, że należy dbać o nich. To przykazanie jest sformułowane w sposób bardzo pozytywny, czyli jest zachętą, ale uwaga, nie jest to obowiązek. To jest bardzo ważne. Jezus też to pokazywał, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach. To znaczy, że jeżeli chcesz, możesz podjąć się tego zadania, ale nie musisz. Może tak powiem brzydko, ale ty jako dziecko nie pchałeś się na ten świat. To była decyzja twoich rodziców. A to oznacza, że tak mówiąc kolokwialnie, nie jesteś im nic winien. Możesz,
do tego bardzo mocno zachęcam, żeby walczyć, to przekazanie oczywiście skierowane do dzieci, ale nie tylko, ponieważ katechizm Kościoła katolickiego pokazuje mi, że to obejmuje nie tylko rodziców, ale także opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących państwami i tak naprawdę wszystkich, którzy mają jakąś władzę nad nami. Ja za chwilkę oczywiście też będę mówił w kolejnych odcinkach o tym. Na przykład będę opowiadał o tym, pozwolę sobie otworzyć katechizm Kościoła na kolejnych stronach, jakie są obowiązki członków rodziny, czyli jakie są obowiązki dzieci, czyli co każde dziecko powinno robić, jak się zachować, jak reagować, kiedy nie musi słuchać rodzica, a kiedy ma obowiązek słuchać rodzica. W jeszcze kolejnym w odcinku będą na przykład obowiązki rodziców. To znaczy, co rodzic może, a czego mu nie wolno według nauczania, oficjalnego nauczania Kościoła, a nie dlatego, że jakiś ksiądz powiedział tak albo inaczej. Będzie na przykład to, jakie obowiązki mają obywatele, czyli co należy oddać Cezarowi, a co należy oddać Bogu. Będzie na przykład, jakie są obowiązki władz cywilnych, czyli co państwo powinno zrobić względem nas i jakie ma możliwości. Będzie na przykład Kościół a polityka. To wszystko mieści się w czwartym przykazaniu. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to jest bogactwo, a to jest oczywiście tylko kilka stron tutaj w katechizmie Kościoła katolickiego i odsyłanie do innych encyklik. Zatem jeśli chodzi o ten odcinek, taki delikatnie wprowadzający mniej więcej o co chodzi, wystarczy. W kolejnym odcinku powiemy już o obowiązkach dzieci. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.